oglądałem ten film, no i to nawet całkiem niedawno, bo jeżeli zacząłem protestować, żeby on poszedł w Polonii, no to wreszcie później myślę sobie, może ja źle pamiętam ten film. Ten film mówi cały czas o Dziworskim, a nie o mnie. Przecież moje obrazy, jeżeli byśmy policzyli z sekundnikiem w ręku, ilekrotnie się tam pojawiają i jak długo moje obrazy, a gotów jestem to zrobić, to one zajmują 3% filmu. Dobra, zakład? No możemy się założyć. No, zakład, film od razu się zakładał. O co? O jeden twój obraz. No, po prostu... Jest dokładnie z zegarkiem z ręku według moich wymagań 50% na 50%. 50% na 50%. Czasu. Mogę się z tobą w tej chwili założyć, powiedziałem, ma być pół na pół dokładnie. I z zegarkiem z ręku jest pół na pół. Przegrał i zakład. Natomiast jeżeli to ma iść w tej chwili po 20 latach, po co to ma iść? W jakim konkretnym celu ma iść ten film? Bo bardzo wielu ludziom ten film się podobał. Ale gwarantuję ci, że mnie, przynajmniej mnie, jako autorowi, w jakimś sensie... Znaczy nie ty ten dysk robisz, tylko pan Jarosław Sołtysek. Dobrze, ale robi to wreszcie w jakimś sensie, proszę ciebie. Z twoją pomocą, mnie. Ale wcale nie pod twoim patronatem. No więc ja tego... Ja jestem przeciwny. Ja tego filmu nie cierpię i ja po prostu uważam, że ten film po prostu... Irak. Słucham? Irak. Saddam Hussein. No. Dyktatura. Nie dyktatura, no równie dobrze mogę dyktaturę zarzucić tobie, że się upierasz, żeby ten film poszedł. To nie jest kwestia dyktatury, tylko ja go po prostu nie znoszę. Przecież facet, który robi mi nagle na filmie, w fragmencie filmu, dosłownie Hammer Studio of Horrors, jakiś cmentarz pokazuje, kruki wylatują z kołyski, którą zbudował według mojego obrazu, przecież to bez sensu, on nie widzi nawet elementu persyflażu w obrazie, który, z którego wziął ten element na zasadzie Tak jak ty je czytasz, twoje obrazy. Bo każdy nie musi być posłuszny twojej wizji, twoich obrazów. Niech każdy, niech sto kwiatów rozkwita, niech każdy sobie widzi twoje obrazy, jak mu się to podoba. Ja nie bronię nikomu, jeżeli widzi moje obrazy tak, jak mu się podoba. Natomiast jeżeli coś takiego ma iść w płycie, czy w jakimś materiale, mającym jakby nie było znaczenie no, w jakimś sensie dydaktyczne, jako interpretacja moich obrazów, to ja znajdę mimo wszystko no, jakieś inne filmy, które byłyby może nudniejsze, czy gorzej zmontowane, ale przynajmniej miałyby coś wspólnego z tym, co ja robię. Tu ale nie ma nic wspólnego. To jest twoja cenzura. Ty cenzurujesz. Cenzuruję, bo jak mam kretynizm nakręcony, ewidentny kretynizm, ja nie twierdzę, że on już zrobił źle filmowo, bo ja się w to nie wchodzę. Ja po prostu twierdzę, że on kompletnie nic, ząb nie zrozumiał z tego nic, co ja ale robię. Ale pozwól ludziom nie rozumieć. No, mogą być... Dobrze, ale niech... mały ludek do kościoła... Biblii nie czytał, Pisma Świętego nie zna, ojców Kościoła i doktorów nie czytał, rozumie Pana Boga na swój sposób prostacki, ale go chwali, ale go wielbi. Pozwól małemu ludkowi również wielbić wielkiego Pana Boga, no. Na swój sposób prymitywny. Ja nie chcę, ja po prostu zdecydujemy, że jeżeli film był zrobiony, był wyświetlany, ja nie protestowałem. Natomiast jeżeli ma być jakaś książka o mnie, przecież nawet wreszcie, bo to się drugi raz obijało o Polonię, kwestia emisji tej filmu i wreszcie dzwonili do mnie oficjalnie. Czy ja się sprzeciwiam? Bo jeżeli się sprzeciwię, to nie pójdzie. Ja powiedziałem, nie sprzeciwiam się, więcej w to do tej sprawy ręki nie przyłożę. Może Dmochowskiemu zależy na pieniądzach, które za ten film uzyska. 100 złotych. No więc właśnie tak mi tłumaczyło. 100 złotych no więc, za ten film. Więc... Bo jak powiedziałem, że go daję darmo, to oni powiedzieli, niestety nie możemy, musimy panu coś zapłacić. Dobrze. Powiedziałem 100 zł mi zapłacić. Dobrze, ja powiedziałem drugi raz, już nie protestuję, bo oni powiedzieli, jeżeli każdy autor ma prawo nie zgodzić się, no więc jeżeli ma to iść na tą kasetę, to ja mam prawo się nie zgodzić. Ja po prostu tego filmu nie lubię. I dlaczego mnie ma chwalić ktoś w sposób, od którego mi się bebechy wywracają? No, czy tylko święty Augustyn ma prawo chwalić Pana Boga? Ale nie mówmy o prawach w tej chwili. Po prostu mnie się to nie podoba. Wy zrobicie, jeżeli robicie coś... Przecież nie ja finansuję ten krążek, prawda? No więc ja tylko mówię moje zdanie. Ja tego filmu nie chcę. Ale niech mnie pan nie filmuje na Boga.